Witam w środę, już po raz drugi. Zaczynamy działać, jeśli chodzi o o wloczki. Zamieszam zaprawę, sznurek puszczony, pierwsze polecę ten rządek. No a później dalej, tam trochę będzie z tymi tulejami zabawy, żeby je wstawić. Ale to niezbyt wiele, też zastanawiam się, czy jak bardzo je wstawić nie w poziomie. No bo tam będzie prawda lekki spadek na niej, nie wiem ile luzu jest też w rurze, ale wydaje mi się, że w sumie sprawdzę sobie, mam kawałek rury, to sobie sprawdzę ile tam luzu jest, czy lekko ją dam, oczywiście nie w poziomie, ale to naprawdę minimalnie, bo to tylko na 24 cm, więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, to ja mieszam i widzimy się niebawem. Słuchajcie, sprawdzam sobie, bo mam wrażenie, że ten sznurek jednak opada mi środkiem, więc sprawdzam sobie jak tu środkiem mi siadło, w sensie wziąłem z tego roga teraz sobie, ustawiłem laser i chcę zobaczyć jak ten środek tutaj ma się do tego, o ile. Zobaczmy, poduszmy tutaj jakiś kawałek plastiku. Jeszcze widzicie, kurde. A dwa. Co jeszcze? Nie no, tak by było. Czyli o tyle jesteśmy w plecy. Czyli ile to będzie? Jakieś kurde 4 mm, 3. Więc nie wiem, czy nie postawić sobie teraz tu bloczka. Postawię sobie, wezmę laser z tego, z tego punktu ustawię i stawiam bloczkę na środku, żeby to trochę pociągnąć do góry, no bo idzie tu jednak w jajku, więc trzeba to ogarnąć i zrobić tak, żeby to było prosto. Więc jeden środek, pójdzie na środek jeden kawałek bloczka. Gdzie ty jesteś? Tak teraz. Dobra. I ustawię sobie bloczka tu na środku takiego, mam tu jeszcze jeden ten plastik, taki żółty. Położę sobie, żeby to trochę do góry podciągnąć, no bo jak teraz mamy 4 mm, no już po tym będzie 6 i będzie już łódka, więc nie podoba mi się to, trzeba to poprawić. Zobaczcie, mam tylko pokazać teraz jak to wygląda do sznurka. Widzicie, tu jest nawet więcej, kurde. Tu jest dobra piątka już, także dobrze, że to zrobiłem i że to chcę tu wstawić, bo wydaje mi się to rozsądnym pomysłem. Czyli można powiedzieć, że co, wchodzi do gry na pewno przy bloczkach z solbetu ta żyłka. Tam kolega chyba z efektu murowanego mi pisał, że właśnie to jest dobre, ta żyłka. I ktoś jeszcze też pisał o żyłce, więc zamawiam żyłkę dzisiaj, jak nie zapomnę. I na pewno do solbetu pójdzie ten, no bo nie chcemy mieć takich łódek tutaj. To jest jednak trochę długości jest tutaj, więc tak to wygląda. Dobra, no to nic, lecę. Dobra, ja sobie tutaj robię te przywiązanie, tam trochę przeleciałem parę bloczków, ale chcę zrobić wcześniej, żeby gdzieś tam jak mi wyjdzie jakiś jakaś docinka czy coś w tym stylu, to żeby to po prostu wziąć i zrobić. Już wiem od razu, powiem wam, że dzisiaj mi będzie dużo wolniej szło z powodu tego, że jednak te spoiny trzeba robić i w ogólnym rozrachunku pewnie to wyjdzie lepiej, ale może być, że dzisiaj tego poziomu nie skończę, powiem wam szczerze, bo tak może wyjść właśnie, że to się nie uda. Dzisiaj, no ale trudno, co zrobić. Nic się nie poradzi. Najwyżej w sobotę jeszcze będę leciał z koksem. Albo i w poniedziałek. Zobaczymy, co czas przyniesie. Jaka będzie pogoda. I w ogóle. Także takie sprawy. Lecimy z tym. Co do tego mojego jęczenia na temat jakości piachu i zaprawy, no tak się przyzwyczaiłem, wiecie jak to jest, jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, a później robi coś innego albo czymś innym, no i jęczy, nie? Przynajmniej ja tak mam na przykład, więc no jest jak jest. Przyzwyczaję się trochę. Trochę w tym, co posiedzę w Polsce, to też będzie na pewno inaczej, nie? A nie, że wyjechałem teraz partyzant, no i tyle. I nie kumam, o co chodzi, nie siedziałem tu w tym. Jakbym pojechał do Anglii, to mógłbym powiedzieć, co macie użyć, do czego i w ogóle. No a tutaj mnie nie było, więc uczę się wszystkiego. Na pewno, jestem pewien, że na pewno idzie skołować coś lepszego niż ten piach, który ja tutaj dostałem i w ogóle, i na pewno z czasem coś gdzieś rozkminię
Zobaczymy, wydaje mi się, że kolejny rzut będzie jeszcze z innego miejsca, aż w końcu trafię coś takiego, co powinno zaspokoić moje potrzeby. Dobra, to co, to mamy. Następny przyjdzie później tutaj tak w poprzek. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to niedobrze. Wypowiedzcie się, mi się wydaje, że nie za bardzo mamy tu pole do popisu przy tych, przy tak małych, krótkich bloczkach i przy tych, kurde, jak to się mówi? Przetasowaniach, czy jakkolwiek to się mówi. No tak mi się wydaje, że będzie ok i tyle. Ta ściana i tak tworzy monolit z czasem, jak ta zaprawa się ściągnie, więc tak to jest. Tam ktoś też pisał mi o tym, żeby szczotką sobie przelecieć po zaprawie, po zrobieniu każdego, znaczy nie wiem, czy każdego, czy na koniec, ale tak to robię, bo w Anglii też tak to robiliśmy, więc sobie przelatuję tam lekko szczotką. Jak trzeba będzie jakieś ubytki później pouzupełniać, to jeszcze sobie pouzupełniam to i tyle. Dobra, to działam dalej i spotykamy się gdzieś przy końcu, mam nadzieję. Dobra, ja sobie lecę, ale czas mam słaby, powiem wam, bo przyjechał do mnie pewien kolega, znajomy, już teraz znajomy, a tak to nie znałem ogólnie pana. Przyjechał na bajerkę, coś tam się pogadać, zapytać. I trochę nam zeszło z tą rozmową i tak kurde, prawie 11 już jest, a ja jeszcze znaczy ile mam do końca, także dzisiaj słabo to wyjdzie. No to spoinowanie też zabiera swoje, więc jest jak jest. Co chciałem powiedzieć? Ciekawą rzecz mi powiedział, bo akurat teraz skończył się budować i nie wiedziałem akurat, że takie sposoby też się stosuje. Budował u siebie z Itonga szerokości 48 cm. Słuchajcie. Ciekawe, co? No i co? Jeśli chodzi o to, o plusy tej budowy, to takie, że ściana fundamentowa, znaczy nie o plusy, może zacznę od tego, że ściana fundamentowa, bloczek był murowany na sztorc, a ściana ta z bloczka już później poszła 10 cm, wychodziła poza, tak jakby poza obrys ściany fundamentowej. No i do tego jeszcze, mało tego, później nie daje się na to ani styropianu, ani się nie daje nic innego, żadnej izolacji, tylko po prostu tynk tradycyjny z zewnątrz i z wewnątrz. I tak to jest wykończone. Zdziwiłem się, bo powiem wam szczerze, nie słyszałem o czymś takim, no ale no, z tego co mówił, no to po prostu to jest taki, jak można powiedzieć, na maksa naturalna budowa, nie? No bo nie używasz żadnej chemii do izolowania ani nic takiego, tylko sam w sobie ma 48 cm grubości ściany, więc to jest już na maksa dobrą izolacją i nie trzeba tam nic więcej kłaść. To wszystko sobie fajnie oddycha, no bo jednak jest tynk tradycyjny i z zewnątrz, i z wewnątrz. Także no fajna sprawa, ciekawe. Coś się można dowiedzieć podczas pracy. Jakieś tam, nie wiem akurat, czy to popularne jest w Polsce. Ja pierwszy raz słyszę, powiem wam szczerze, nie słyszałem, żeby ktoś tam tak sobie dom budował. No ale tutaj, szczerze wam powiem, że zajadę tam, bo mówię, żeby zajechać, jak będę przejeżdżał. Kiedyś, jak będę miał chwilę, to zajadę, może zobaczyć, jak to wygląda w ogóle, no bo ciekawe. Znaczy co, wygląda pewnie jak normalny dom, no bo po dołożeniu styropianu do 24 mamy też już 44 grubości ściany, więc tak naprawdę to się pewnie nie różni zbytnio niczym. Kurde, weź młotek, panie, bo to sobie można cegłę klepnąć, a nie bloczka betonowego blachą. Także co, ja spadam na śniadanie, coś zjeść, wrócę. No, jestem prawie pewien już na ten moment, że dzisiaj nie objadę tego poziomu. No ale jak sobie nawet pomyślę, że wtedy straciłem na spoinowanie tego całego poziomu tutaj, tam z 1,5 godziny i rano też chyba z 1,5, na drugi dzień no to ze 3, no to nie ma co się dziwić, że z tym tak sobie schodzi po prostu, no. Jest jak jest. Dobra, to co? Lecę coś, kurde, zjeść się, posilić. I widzimy się niebawem. Po tej ścianie polecę kolejną długość, czyli tamtą. I tak sukcesywnie zobaczymy, jak to będzie se szło.
jeszcze trzeba je obnieść tutaj po tym jak skończę. A jeszcze jednego położę, niech mu będzie. No, zaprawka przysycha na stole. W taczce też zresztą, ten piacharz się normalnie wypukuje, kurde, z niej. Dostałem cenę na trzecie miejsce, jeśli chodzi o piach, gdzie mogę wziąć do murowania, więc może zaryzykuję. Ale zobaczymy, ile mi będzie w ogóle potrzebnego, no bo to już trzecią warstwę robimy. Ja jeszcze nie zacząłem tej przyczepki, którą przywiozłem, bo tu miałem jeszcze na kupce wysypane i jeszcze chyba na jednego miksa mi z tamtej starczy. Więc tak naprawdę to będziemy blisko do tego, żeby kurde, żeby skończyć na tym, no ale zobaczymy, jak to będzie. Padał deszcz, o, to z takich ciekawostek jeszcze, to deszcz padał. Na chwilę też wyszło słońce, także mamy dzisiaj wszystko, co potrzeba. Wszystko, co potrzeba. Cyk, cyk, cyk. O Boże, Panie. Dobra. Teraz jeszcze wysoko trochę. Jeszcze mu tu klepnę. Będzie igła, jak to mówią. A spójne zrobiłem? Zrobiłem. O, i jemu, jeb, i wszystko wylatuje. Gdzie sznurek ruszasz? Dobra, to będzie. I to też będzie. Dobra, to lecę. Wracam niebawem. Słuchajcie, u mnie dzisiaj dzień odwiedzin. Przyjechał kuzynki mąż jeszcze na bajerę z chłopakami na chwilę i tak kurde zeszło. Coś przez ten czas, jak z nim rozmawiałem, to oczywiście porobiłem, żeby nie było, że stałem i gadałem, ale to wiecie, jak to jest, jak to powiedzieć, rozmawia i się robi, to tak nie za bardzo idzie w parze w sumie. No i co? Lecę dalej, trochę tu też spoń zarzuciłem już do przodu, ale niewiele jakoś. Zaraz muszę jechać po córkę. Wrócę z córką, muszę dać jej coś zjeść. Także kurde, to wszystko się wydłuża, a dzisiaj zbyt wiele nie zrobię, to już wiem. Bo teraz ze dwa bloczki może jeszcze położę i lecę, no bo muszę. Obowiązki, jak to mówią, obowiązki. Także fajnie, bo pogoda się robi. To troszkę tam dzisiaj porobię pewnie do 6. Nie będę przeginał pały znowu, że jak ciemno zaczyna się robić, to ja kończę, bo to już trochę za długo po prostu. Nie ma co świrować. Zobaczymy po prostu. Ile zrobię, tyle zrobię. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy po prostu. O. Cyk. Tutaj mi zaprawa przystygła już. Czy nie za bardzo? Ale chyba nie. Zaraz zresztą się ukaże. Kurde, muszę tu tak odrąbywać ten róg przynajmniej, żebym na środku mógł sobie tą poziomicę położyć, bo inaczej jest słabo. Gdzie tu wystajesz? Chodź tu. Dobra, cyk. Tu już użyłem tego drugiego piasku do tej zaprawy, bo też w międzyczasie zrobiłem sobie miksa jakiegoś tam. I nie wiem, czy dobrze, czy lepiej, czy nie lepiej. Jest jak jest po prostu i tyle. Dobra. To jeszcze jednego i jadę po córkę, bo czas mnie przegonił dzisiaj. Przemieszam tylko. Ostatnio
Mi się teraz przypomniało, rozmawiałem z jednym gościem, opowiadał, że jak oni robią zbrojenie i całe w ogóle budują budynek, to w którym momencie jest zrzucane zbrojenie do wykopu, wiecie kiedy? Oczywiście wszystko jest bez chudziaka, żadnego nie ma tam chudziaka, bo to jest niepotrzebne. A wrzucają zbrojenie wtedy, kiedy beton już jedzie, tak żeby kierownik tego nie widział po prostu budowy, nie? Także nie wiem co tam za akcje się dzieją, słuchajcie, ale to komedia. No komedia może dla mnie, ale nie dla tego, który tam będzie mieszkał. Bo być może to będzie się wszystko trzymać i tam nic się nie działo, ale tam żadnych nie ma podpórek, nawet na piachu. Zbrojenie po prostu ma wpaść do wykopu. I takie jest jego zadanie. Ma tam leżeć i zostać zalane. A już jak? I wiesz, z jaką, wiecie, z jaką dokładnością czy coś, to już jest nieważne, no ale... No i tak bywa, no wszyscy wiemy, że zdarzają się mistrzowie tacy prawdziwi, że no potrafią fachowcy tacy tak numery odwalić, nie? Zdarza się. Dobra, to kończę tego i lecę sobie po córkę. No jak wrócę, to jadę dalej. No, tu już dużo mi nie zostało, co prawda. Więc jakoś tam długo mi z tym nie zejdzie. Przechodzę wtedy na drugą stronę. Tam są te tulejki, to też się trochę pewnie pobawię. Przecież aż tak źle chyba nie będzie. Dobra, teraz padam. Jak tam wrócę i trochę pojadę jakiś kawałek, to się odezwę. Żubie tempo, tak bym to nazwał dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. Czy to te spoiny, to co prawda mam tam parę rzeczy w międzyczasie robiłem, ale i tak. Tragedia jest dzisiaj, słuchajcie, no nie wiem, no to dojadę do końca raczej, ale czy ja więcej dzisiaj zrobię? Wątpię. Co zrobić? Tak wyszło i tyle. Dobra, doszedłem do tego punktu, gdzie mogę teraz sobie wymierzyć te 2 metry, gdzieś tu były one. No, praktycznie na tym łączeniu tutaj. Tutaj o. By to gdzieś wyszło. No dobra, przyłącz lekko na lewo od łączenia, a to jest moja tulejka. Czy ona ma 240? Ma nawet równe 240, tak jak bloczek. No i ona to nam musi siąść. Prawdopodobnie, jeśli się odejmę, by tu. Ta, tu ją wrzucimy za prawą. Tu wrzucimy jakoś kawałek bloczka. Gdzieś miałem, kurde, takiego gdzieś, taką ala połówkę. Gdzie ja to widziałem? Chyba mi się przewidziało, nie? No dobra, to ukroję coś. Ukroimy coś. Bo nie, to nie. Tam to mogłoby być. Podtrzymuje mi sznurek. Nie wiem, czy by nie podeszło. Ile tu mamy? Nie zmierzyłem. To by się przydało takie ze 180. Coś takiego, że za prawą z boków odrzucić. Nawet 170 też by dało radę. Słabiłeś, kto to mi, kurde, dzisiaj leci. No, 170. To zostawimy to. Po co to ruszać wszystko? Jak to tak może zadziałać nam? Cyk, o. Drugiego przerzucimy jeszcze. A to nam tam wjedzie. I usadzę to w lekkim spadeczku. Powiedzmy, że na metr mamy 15 mm, tak? No to jest 1/4 część metra. To około tam 4 mm, 3-4 spadku na tej rurce byśmy zrobili. Tylko w dobrą stronę gumka, żeby wyszła. Bo będę wpychał w tą rurę. Do zewnątrz. Ona tu ma taką też uszczelenie. Nie wiem na jakiej zasadzie to, jak wepnie się rurę, czy jeszcze wtedy dookoła rury jakimś zajerem, takim czarnym silikonem, czy czymś tego nie opierdzielę, albo zresztą tym bornitem opierdzielimy i też będzie dobrze. Także teraz to wstawiam sobie tutaj, pozwolę sobie to wstawić. No i obrobić tutaj ten cały ten. No i lecimy dalej, tam zaraz muszę wystartować tą stronę tak samo jak z drugiej strony i... No i powoli do przodu, ale powoli to jest dzisiaj dobre hasło. Na pewno to te spójne trochę zabierają, ale trzeba szczyle, to bym kurde nie powiedział. Nie, to będzie za dużo, kurde, jeszcze trochę tu trzeba klipnąć w tą. Tu spadaczek musi być, ale to naprawdę minimalny taki, kurde. Teraz tutaj trochę za dużo. O. Ile tu będzie teraz? Jeszcze mało, jeszcze ciutki.
ciutki mocniej. No i tak jeszcze się mi pewnie ruszy, więc może dodobiję to na końcu, jak sobie to wszystko tu osadzę. To będzie lepsze wyjście, naprawdę. Piasek ten, co przywiozłem drugi, jest chyba to samo, co tamten. Nie ma tam jakiejś zbytniej różnicy. Już mi trochę poce, bo końcówka już mam. No ale co? Dzisiaj sobie trochę tych rapsów zapodałem. Zawsze sobie przy trensie robię muzyce, to trochę mi szybciej wtedy może robota idzie. Dzisiaj rapsy zapodałem i mnie przymuliło chyba. To jest to. Już tu nie mam sznurka, ale to już polecimy sobie do poziomicy. Raczej tego nie zepsuję. Tu wielkiego znaczenia to tak naprawdę nie ma. Nawet jak będzie mi lekko wystawało w górę, to problemu z tym nie będzie. I tutaj też będziemy musieli dać, kurde, nie wiem, mógłbym niby wyciąć w tym, ale czy jest sens, ile tu mamy? Wszystko za prawą zarzucę? Też słabo. Nie wiem, czy nie mam takiego gdzieś odstrzała jakiegoś, jak ucinałem coś gdzieś. Zobaczę, a jak nie, to za prawą to zarzucę i też będzie dobrze. Nikt nie będzie płakał z tego powodu chyba. Zaprawy mi zabraknie, idę zaraz urobię troszkę zaprawy, no bo tu nie mam już, nie ma, pusto. To będzie mój ostatni miks chyba dzisiaj, nie wiem, co ja dzisiaj narobiłem. Mam godzinę chyba już za 15:05, a też do ciemna nie chcę świrować. Także piątek to raczej wątpię, żebym ja tutaj se te zewnętrzne skończył, no bo wiadomo, że jeszcze będzie trochę zabawy. Troszkę będzie zabawy jeszcze z tym, jak to się nazywa, tu z tymi słupami. Jest opcja, żeby to zrobić bloczkami, tylko nie wiem, jak zrobię bloczkami tu przy tym jednym z słupów, jak ta rura będzie miała mi iść z kuchni, żeby się nie okazało, że mi przeszkodzi ona. Ale tu zawsze mogę sobie odgiąć tam. Dobra, no tak zrobimy. Na sztorce postawimy bloczki i tyle. Tam mnie majstry tak podpowiedzieli w sumie. Tak naprawdę czemu nie, mam ich od cholery, mi zostanie jeszcze, więc czemu tak nie zrobić? Najważniejsze, że jest pogoda, a tempo jest nieważne. Dobra, lecę umieszać i zaraz się odezwę jeszcze na pewno. Dobra, przyszedł czas na to, że trzeba coś ubić. Gdzieś widziałem przecinaka i młotka mam tutaj. Spróbuję tak dziabnąć na przypał, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Co tu damy? Zdyszkę? Zdyszkę dajmy najwyżej, o, niech tutaj będzie. I tak jak pod mocnym skosem tą dyszkę. Spróbuję tak go ukroić, nie wiem, czy się mi uda. Pewnie nie. Ale żeby odpękł jakoś blisko przynajmniej tego, to już będzie sukces jakiś, chociaż wątpię tak naprawdę. Nie walnie mi tak, kurde, za cholerę. No spróbuję, zobaczymy. Bo on tutaj będzie wrażliwy taki, że pewnie to spieprzę zaraz, ale nie chce mi się iść po tego, kurde, za bardzo, powiem wam szczerze. Po co? Nie chce mi się iść po flexa już teraz, żeby tylko to, kurde, podłączać. Tutaj musiałem tarczę zakładać i inne takie akcje. Chociaż trochę, kurde, żeby sobie odpęki i też by było dobrze, ale wątpię, że tak będzie łatwo. To się było, ale co? Patrzcie, kurde. Ale to o to właśnie chodziło, patrzcie. Teraz to bym planował tutaj wrąbać z zaprawą, a ten pan pójdzie tutaj i mi wyjdzie łączenie w tym samym miejscu, a nie powinno. No i tu bym dał ciała w tym momencie, kurde. A takie było ładne, amerykańskie. Jak to zrobić, powiedzcie? No nie chciałbym, żeby w tym samym, kurde, mi tutaj to tak wyszło. Dam tu całego i jeszcze zarzucę za prawą i tyle. A ten pan gdzieś będzie przydatny na następny kawałek. Bo tam będzie mieli to samo. O! Niech tak będzie. Jak tak powiedział, to niech tak będzie. Także co, ja wbijam tego i lecę dalej, kurde. Noc przede mną. Nie, na luzaku dzisiaj, bez żadnej spiny tam. Czy nie wiadomo czego. Zrobimy sobie
Tak, na luzaczku. Spadek jest tutaj na tym. Nie wiem, czy mam pokazać jeszcze, żeby nie było, że nie ściemniam. Jest spadeczek taki, tutaj podnoszę do poziomu. No to jest około 3 mm, takie 3,5 albo 3,75 mm. Więcej na pewno nie ma. Więc niech tak też będzie. Klepniemy to tutaj. O kurde, ale nawaliłem zaprawy. Co za gościu. To tak nawalił tej zaprawy. Nie ciężko to mi wypełnić teraz, ale mam jej dużo, więc spoko. Niech będzie tutaj, o tak. Tu podrzucimy trochę, żeby nie opadała. O kurde, ile tu pójdzie. Będę musiał jeszcze jednego miksa chyba zrobić. No tutaj też uciekła trochę. Co prawda, dobra, teraz tu odpuszczę już. I kładę tu całego teraz obok. Kurde, nie wziąłem łopaty, co za gościu. Nie wziąłem łopaty, no. Tatu musi całego, muszę tu dać, nie ma nawet opcji, że nie. A po całym później przechodzę tam, te rozejście na tą działówkę między garażem a szczytówkę w sumie, no. Nie działówkę. Działówki tu będą w środku. Tyk, o. Wrzucimy to tutaj sobie ładnie. Jak najbliżej tego w sumie. No i będę musiał to jeszcze zrzucić za prawą, no niestety. Tak wykombinowałem. Mógłbym wziąć ładny bloczka i wyżłobić go sobie dookoła flexem, bo już nie takie rzeczy się robiło. Trochę, kurde, dużo zaprawy dałem. Poniosło mnie delikatnie z tym, ale spoko. Dobijemy, bo jest jeszcze rzadka w miarę, to sobie dojdzie. Człowiekowi brat, ale dziś jadę z muzą taką starą, że ja pierdzielę. Ale przesadziłem z ilością, no. Trochę, kurde, przesadziłem, naprawdę. Ja pierdzielę. Muszę wybrać trochę. I co? Co żeś narobił? Nie siądzie mi tutaj. Strasznie, strasznie mnie poniosło. Chciałem się popisać przed wami. Już mi lata całe. Zaraz się ukaże, będę musiał go zdjąć, bo za dużo nawaliłem. Zbiję go na tyle? Nie, bo jest za wysoko, kurde. No i dobrze, że go zdjąłem, bo zobaczcie, co ja tu narobiłem. No, a to jest do przemieszania już, nie? Niestety, nic się nie zrobi z tym. Jest kość w momencie, nie? Jak się już dobije, to już jest dupa zbita, jak to mówią. Co zrobić? Co zrobić? Troszkę delikatniej trochę może z tym i będzie dobrze. Cyk. I cyk, i cyk, i cyk. Cyk, i tutaj, o kurde. Teraz pójdzie elegancko. Tak, cyk. Teraz w tą troszkę. I będzie git. Nie trzeba było tak od razu. Dobra, to lecę z tym, opierdzielam to dookoła, sprawdzę, czy tu się nic nie wydarzyło, ale chyba raczej nie. I zresztą już nie sprawdzę jeszcze, już nie. O, elegancko z tej. Się to obrobi, obrzuci, kurde. Trochę szkoda tu tyle zaprawy walić, jak... Tu coś by nie weszło, nie mam nic takiego już chyba. Dobra, to co, ja sobie lecę dalej. Odezwę się dalej, zobaczymy, co to z tego wyjdzie dzisiejszego mojego dnia w ogóle. Śmiech na sali. Z tego wyjdzie. dobra. To jedziemy z tym dalej. Okej. Ja sobie coś tam tworzę.
ale powiem wam, że zrobiła mi się godzina 17:41 i nawet nie ma mowy, żebym mieszał coś następnego, na ile mi starczy, tyle mi starczy. Jedyne co wymyśliłem, że po prostu wstawię sobie tą drugą tulejkę tutaj i będę ją tu już miał wstawioną, usadzoną na jutro i wtedy resztę dokończę z rana i tyle, no bo nie ogarnę tego. To miało być na 700 tutaj. Ta tulejka miała być tutaj, o. I też tak będzie, kurde. Niech będzie na środku od kibelka, nie? Tam podejście zrobimy tak, o, na luzaku. Czy na luzaku? Ta. Centralny będzie wlatywał, a z kranem to jakoś dojdziemy, dobra. Widzę, że ten kawałek mi się nie za bardzo tu przyda. A nie, on idzie na piętro wyżej i tak. Więc to będzie spoko. Czy mam jakieś kawałki bloczka jeszcze ucięte? Nie chcę kolejnego ubijać, a gdzieś coś mogę mieć. Wydaje mi się, że gdzieś coś miałem. Ale może już nie mam. Tam jakiś mały, a to mi nic nie da. Nie, trzeba będzie urżnąć chyba. Trzeba go będzie ubić. No to tak zrobię. Obsadzam sobie to tutaj i będzie pod fajran tak naprawdę. A nie, ten kawałek mi tu podejdzie. Także dzisiaj dzień mało efektywny. Ale co z tego? No tyle się udało. Czy te spójne mi tyle zajmują, to aż jestem w szoku, powiem wam szczerze. No ale tak, tak to wyszło. Dobra, te 700 to sobie tu przełożę, żebym widział. Było tutaj, o, środeczek i osadzam to, jeszcze się odezwę. Na koniec zobaczymy, co mi z tej rzeźby wyjdzie. Miałem plan dekę zwinąć i też tak zwinąłem, że woda w niej stoi. Tak ją właśnie zwinąłem. Ale jadą tam z piłami jeszcze, kurde. No jeszcze zanim sobie ogarnę, ładnie obmiotę. I w ogóle nie wiem, czy mówiłem, że sobie obmiatam, ale to dobra, jak będę robił, to pokażę co i jak. Okej, koniec. Tyle mi starczyło, tylko i na dzisiaj kończę. Nie będę świrował tam i po nocach siedział po ciemku czy coś. Także teraz biorę swoją miotełkę. Tylko gdzie ona jest? Jest tutaj. Przelatuję sobie tak całą fugę. I tak jeszcze tam, jak skończę wszystkie poziomy i w ogóle, to tam urobię sobie trochę zaprawy i pewnie przejdę się po ścianach, posprawdzam, czy gdzieś tam jakiś nie ma szparki i w ogóle, żeby tam tak zwany pointing zrobić sobie. I w ogóle, a tak to tak o sobie przylatuje. One się gdzie tam te fugi zamykają jeszcze, jak gdzieś nie są zamknięte, a jak gdzieś większą szparkę ominąłem czy coś, to wiadomo, że to się zawsze ominie. To mówię, poprawię się już na końcu, jak tam pokończę do końca ścianę przed rozpoczęciem gruntowania pod hydroizolację. Sobie tam poprawiam jeszcze gdzie nie gdzie. Oczywiście dzień wcześniej, żeby tam podciągnęła trochę ta naprawa. I tyle. W sumie będzie. Więc lecę z tym. Później tylko biorę drugą szczotką, sobie obmiatam tutaj, co mi na tej papie się wywróciło i to tyle. I temat zakończony tak naprawdę, także ja będę na dzisiaj kończył. Jutro lecę dalej, nie wiem co zrobię. Nie mówię nic, bo to nie wiadomo co to wyjdzie. Na pewno dokończę czyli ten poziom trzeci, ale czy zacznę czwarty, nie wiem co to będzie, zobaczymy jak z tym tempem. Na pewno dużo szybciej się robi, jak się nie robi tej spoiny, tak jak robiłem przy rzędzie numer 2. To nie ma co się oszukiwać, to wtedy idzie szybciej, a tak to wszystko. Tu nawet nie zarzuciłem już, bo mi nie zostało, mi nie starczyło, ale mam to obklejone, jutro sobie podrzucę i będzie też będzie git, jeśli o to chodzi. Osadzone w dobrą stronę, także luzik. Tu sobie kawałek płyty USB jakiś się przyłoży przy zasypie, a później wiadomo, że się to odnajdzie i się wepnie z kanalizą w to i będzie git. Dwie sztuki zapłaciłem chyba 55 zł, więc chyba warto bardziej nawet to dać niż tam kombinować z wystawianiem rury i w ogóle. No a tu jakby nie było, mamy dodatkową gwarancję, że nic tam nie ściśnie tej rury, choć wiadomo, że nie ściśnie, to jest ściana fundamentowa, to się nic nie będzie tam osiadać czy coś, żeby to ścisło, ale
chyba łatwiejsze wyjście wydaje mi się z tą tulejką niż ze stawianiem rury już teraz, w tym momencie, na tym etapie, nie? Dobra, to ja sobie to oblecę, obczyszczę wszystko, pakuję sprzęty i zawijam. Także trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Pogoda ma być ok, no i tak wydaje mi się, że będzie, bo wyż jakiś tam ma przyjść, więc raczej wątpię, żeby tam jakieś niespodzianki były deszczowe. Także ja zawijam i do zobaczenia jutro. Na razie, pozdrawiam wszystkich, cześć.